Wyjątkowa uroczystość w suwalskim ratuszu. Dziś rodziny, w których co najmniej 3 synów służyło w wojsku, otrzymały złote i srebrne medale ministra obrony narodowej za zasługi dla obronności kraju. Były gratulacje, wspólne zdjęcia, a nawet łzy wzruszenia. Jednymi z odznaczonych srebrnym medalem byli Anna i Eugeniusz Nietubyć. W tamtych czasach trudno było wychować dzieci na porządnych obywateli i patriotów, wspominają oboje. Kiedy ogłoszono stan wojenny, dwaj synowie państwa Nietubyć byli w wojsku. Męża nie było z nocnej zmiany, to stanęłam w drzwiach balkonowych, bo jeden w Warszawie, a drugi w Gdyni, w marynarce, 3 lata. Po prostu przeżyłam lęk, że 2 synów w wojsku, nie wiem co się dzieje, bo wiedziałam, bo może tu na Suwalszczyźnie nie było tego widać, a u nas w obronie zakładów chemicznych, jak azoty, blachownia, więc tam no, był rozkaz, jechali czołgi, wstrząs, nie było wiadomości. Jako dla mnie, dla matki przeżyłam ogromny lęk. Nie stres, ale lęk. Wyjątkowy powód do dumy mieli dziś państwo Halina i Grzegorz Kot, którzy jako jedyni otrzymali złoty medal. W rodzinie państwa Kotów wojsko to tradycja. Sam służyłem 26 lat, moi synowie są zawodowymi żołnierzami, a wojskowością już interesują się wnuki, mówi Radiu 5 Grzegorz Kot. Są tradycje od ojca mego, który służył tutaj w 41. Pułku Piechoty. Przyjąłem potem pałeczkę ja, no i moi synowie. 2 służy obecnie tutaj w Suwałkach, a najmłodszy w Gołdapi. To jest kontynuowane i widzę, że synowie z kolei tak wdrażają to u siebie w swoim już życiu rodzinnym. No, a żony z kolei im pomagają. Medale zasłużonym wręczał dziś major Arkadiusz Gorzkowski, zastępca wojskowego komendanta uzupełnień w Suwałkach. Te odznaczenie to ukoronowanie rodzin za obywatelskie wychowanie dzieci i oddanie ich wojsku, mówił major. Jest to wyraz uhonorowania postawy obywatelskiej przez ministra obrony narodowej dla tych osób, które wychowały synów, oddały ich wojsku. Ta forma, myślę, jest jakby ukoronowaniem ich dotychczasowego życia. Warto dodać, że medale otrzymali dziś również pracownicy Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Złotym medalem wyróżniony został Daniel Jaroszewicz, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Srebrnym Grzegorz Żukowski, kierownik Referatu Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, a brązowym Adam Karczewski, sekretarz ratusza.